czerwony garniturek, tak naprawdę mocno koralowy, jest to jasna, tak zwana hollywoodzka czerwień. Jest to ważne o tyle, że nie ma w sobie tej ciężkości mocnej czerwieni, dlatego że jest to garnitur stricte wiosenny, stricte letni. Jest ważne to, że można ten garnitur założyć też latem albo wiosną, właśnie wieczorem, oczywiście zupełnie innymi dodatkami, natomiast można zostawić wysokie, eleganckie buty. Pamiętajmy też, że w przypadku damskich garniturów zawsze można tę całość rozłączyć. I tak na przykład tutaj możemy zdjąć marynarkę i przewiązać ją w pasie. Zanim to zrobię, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że zobaczcie na inną formę, zwróćcie uwagę na inną formę marynarki, dlatego że tutaj są podniesione ramiona i zrobione są bufki z rękawów. I to jest idealny fason i model dla kobiet, które mają wąskie ramiona. Mogą sobie bardzo dobrze te ramiona poszerzyć właśnie takim żakiecikiem z bufkami, ale uwaga, z kolei panie, które mają zbyt szerokie ramiona, będą wyglądały jeszcze szerzej w tego rodzaju marynarce. A teraz proszę bardzo, zawiążemy marynarkę w pasie. I wygląda to równie efektownie. Garnitur żółty, bardzo ładny i efektowny, szczególnie na święta wielkanocne, na wiosnę i lato. Tu z trampkami, z białym sportowym t-shirtem, ewentualnie czapka chroniąca nas od pięknego słońca, które mam nadzieję, że zawsze będzie nam przyświecać. I taka wersja wygląda trochę zabawnie, trochę przekornie, ale też elegancko. Pamiętajmy, że te garnitury wyglądają zawsze bardzo eleganckie, szczególnie w tym zestawie, ale jest opcja też taka, że możemy zostać w samym t-shircie i spodniach, jak również marynarkę możemy wykorzystać do zupełnie innej stylizacji i na przykład do spódniczki jeansowej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj mój kanał. Kliknij tu.